Cześć, witajcie z tej strony Kapse16 i witam was w filmiku z ciekawostkami o Jose Jimenez Zeipiola. Gdyby materiał się tobie spodobał, to nie zapomnij pozostawić po sobie kciuka w górę. Po wbiciu 20 polubień ukaże się na kanale nowy odcinek z ciekawostkami. A jeżeli po raz pierwszy jesteś na tym kanale, to serdecznie zapraszam ciebie do zasubskrybowania go, łącznie z zaznaczeniem ikony dzwoneczka, aby być na bieżąco z nową dawką fajnych ciekawostek. Przed przystąpieniem do ciekawostek chciałbym serdecznie pozdrowić Davida oraz jego kolegę Damiana, Łukasza, Rafała oraz Toksik Marcelowski. Jeżeli również zechciałbyś zostać pozdrowiona, pozdrowiony, to koniecznie daj mi o tym znać w komentarzu. Ja już nie przedłużam dłużej tego wstępu i zapraszam was do oglądania. Jose Jimenez Zeipiola przyszedł na świat 1 kwietnia 1997 roku. Argentynie. W chwili obecnej ma 23 lata. O rodzicach aktora, jak i o rodzeństwie nie udało mi się znaleźć żadnych informacji. Swój debiut telewizyjny miał miejsce w 2017 roku, kiedy to wystąpił w serialu Jedenastka jako Alejandro Vidal Golormi. Od 2017 roku do 2019 wystąpił w programie Nickelodeon Kalis Mashup, wcielając się w rolę Tomiego. Na ten moment, poza dwiema wymienionymi produkcjami, wystąpił jeszcze w produkcji Netflixa Go, żyj po swojemu, jako Alvaro Paz. W 2017 roku został nominowany do nagrody Nickelodeon Kids Choice Award Argentina. Posiada czworonożnego przyjaciela o imieniu Omar. Jest w związku z dziewczyną o imieniu Malena Rader. Posiada kanał na YouTubie, na którym ma 8 filmików i ponad 169 tysięcy subskrypcji. Na kanale Jose Jimenez Zeipiola możecie znaleźć piosenki aktora. Konto zostało założone 17 października 2011 roku i nagromadziło na ten moment ponad 8 milionów wyświetleń. Jego ulubionym komiksowym bohaterem jest Garfield. Na Facebooku aktora obserwuje go ponad 12 tysięcy użytkowników, a na Instagramie ma ponad 1 300 000 obserwatorów. Jego oszacowana wartość netto wynosi 2 500 000 dolarów amerykańskich, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi 9 249 775 zł. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu Tommy, a przypnę tobie serduszko. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia w przyszłych filmikach. Cześć!